Szanowni Państwo, projekt uchwały według druku 1583 w trybie jednego czytania. Do tej pory minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do zakończenia procedowania dyskusji. Sprawa dotyczy skargi na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Przypominam, druk 1583. Czy pan Sławomir Ptaszkiewicz będzie uprzejmy zreferować? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, skarga dotyczy pani Barbary Ostafi na nieprawidłowość w działaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałem uznała tę skargę za zasadną. Rzecz jest skomplikowana, dotyczy nieprawidłowości wykonanych remontów i nadzoru nad przeprowadzeniem sprawy związanej z przeniesieniem tej pani z innego budynku komunalnego. ZBK podjęło tutaj szereg działań wychodzących naprzeciw i próbie rozwiązania tego problemu, należy podkreślić. Niemniej jednak wykonany remont i zakres tych prac zawierał uchybienia. Na sam koniec została wyegzekwowana również kwota od wykonawcy, który nie dopełnił tutaj wszystkich swoich czynności. Trzeba powiedzieć, że no, oczywiście tutaj pani skarżąca też nie była bez winy, to znaczy rozumiem, że utraciła zaufanie co do wykonawcy i jednostki, w związku z tym była trudność z przeprowadzeniem tego remontu do końca. Niemniej jednak podsumowaniu tych wszystkich dokumentów i analiz większość komisji przychyliła się, uznając tę skargę zasadną, jako potwierdzenie błędów wynikających z przeprowadzonych remontów i braku należytej staranności ze strony wykonawcy, a tym samym potwierdzenia części informacji dotyczących nadzoru przez inspektorów jako wykonanych prawidłowo. W trakcie wyjaśnienia to wszystko nie było do końca prawdą, tak więc taki projekt uchwały został przedstawiony Wysokiej Radzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pan radny Migdał. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni. No ja mam tutaj troszeczkę odmienne zdanie co do tego projektu tej uchwały. Uważam, że skarga jest całkowicie niezasadna. Mam prośbę do Państwa, jest opinia prezydenta, w którym jest wszystko wyjaśnione. Rzecz się ma w ten sposób, że pani, która została skierowana do zawarcia umowy najmu tego lokalu, oczywiście został poddany lokal remontowi. Remont wykonuje wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. I mamy taką sytuację, że dochodzi już do zakończenia robót i oczywiście są, jak to się mówi, wady i usterki, które w pewien sposób no, nie kończą jakby całego procesu. I teraz mamy tutaj taką dziwną sytuację, bo pani zgłasza te wady i usterki, są one przyjmowane przez wykonawcę i teraz nie ma możliwości, oczywiście uznane również przez Zarząd Budynków Komunalnych, jeszcze chciałbym podkreślić, że wykonawca jest wyłoniony w drodze przetargu, czyli to jest osoba, która wygrała przetarg i przystępuje do wykonywania za robót. Roboty są prowadzone pod nadzorem inspektora Zarządu Budynków Komunalnych, zakończone, ale okazuje się, że tak jak powiedziałem, nie do końca wywiązał się wykonawca. I oczywiście Zarząd Budynków Komunalnych uznaje rację i wzywa wykonawcę do naprawy oczywiście tych źle wykonanych robót i tu się zaczynają właśnie problemy. Pani nie dopuszcza w żaden sposób sytuacji, która by dała możliwość naprawienia powstałej, albo inaczej niedokończonej pracy. I mamy tu sytuację bardzo taką dziwną co najmniej, dlatego że Zarząd Budynków Komunalnych w drodze przetargu wyłaniając wykonawcę, no nie ma pewności stuprocentowej, że dany wykonawca wykona ją w 100%, ale oczywiście
po to jest umowa zawierana z wykonawcą, że przedstawia, zawarte są w niej punkty mówiące o tym, o odpowiedzialności za złe wykonanie i oczywiście zawadliwe wykonanie i oczywiście w ostateczności największym tutaj, najważniejszym punktem jest potrącenie za rzecz źle wykonaną i nie do końca wykonaną. W związku z powyższym dochodzi do sytuacji takiej, że na żądanie pani oczywiście racja jej zostaje uznana. Wykonawca w dalszym ciągu nie zostaje dopuszczony do naprawienia szkody. W związku z powyższym zleceniodawca, jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych, na mocy umowy obowiązującej potrąca za niewykonane prace. Jest to raz. W drugim momencie dochodzi do tego, że jakość mieszkań oddawanych do użytkowania komunalnych jest w określonym standardzie. Mamy świadomość, że oczywiście nie są to najwyższej jakości zarówno przybory kuchenne, jak i przybory łazienkowe, które no, nie spełniły oczekiwań tejże osoby, czyli pani Ostafin. I na mocy z kolei uzgodnienia z wykonawcą dochodzi do sytuacji, że znowu Zarząd Budynków Komunalnych odlicza te wszystkie rzeczy od tej wartości, którą nie płaci pani Ostawin, tylko płaci Zarząd Budynków Komunalnych. No i z kolei znowu mamy sytuację, w której wykonawca nie może odebrać tychże rzeczy, za które nie zostało mu zapłacone. W związku z powyższym, proszę państwa, mieliśmy już podobną sytuację i mówiłem o tym, że ogłaszający przetarg nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że zadanie zostanie wykonane w 100%, ale po to jest umowa, która gwarantuje, jak gdyby zabezpiecza interes zleceniodawcy, czyli w tym przypadku ZBK, przed złym wykonaniem zadania. I tu mieliśmy taką miejsce. Zarząd Budynków Komunalnych doprowadził do sytuacji takiej, że na mocy zawartej umowy obniżył jakość robót i równocześnie potrącił z zapłaconej kwoty. Ale nie może być takiej sytuacji, żeby był winny Zarząd Budynków Komunalnych takiej sytuacji, że w przypadku próby naprawienia i poprawy tych niedociągnięć nieudostępniony zostaje lokal i w dalszym ciągu trwamy właściwie w takiej jak gdyby bez ruchu. I tutaj bym powiedział, że uważam, że sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, ale Zarząd Budynków Komunalnych wykazał się wszystkim, co należało zrobić i uważam, że ta skarga powinna być niezasadna, ale równocześnie składam wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie skargi na Zarząd Budynków Komunalnych według druku 15583 do Komisji Rewizyjnej celem dodatkowej, dokładniejszej oceny i ponownego rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę, pan Zięba, pan Wojtowicz potem. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, no ta Pani była też na Komisji Mienia, proszę Państwa, no była też w kolegium odwoławczym. Proszę Państwa, jeżeli w takiej sprawie robi się aż tyle szumu, oczywiście ja to, przepraszam za trywialne słowo, ale to co usłyszałem od członka Komisji Rewizyjnej, Pana Adama, to to, co Pani mówiła na Komisji Mienia, było najdelikatniej już trochę inne. I proszę Państwa, to jest takie robienie problemu, którego tak naprawdę nie ma. Ja tu nie mam takiego odczucia złej woli działania Komisji Rewizyjnej, tylko że trzeba sobie powiedzieć, czy stan faktyczny, który jest, przyniósł szkodę,
czy za pracę, która zdaniem zarządu budynków komunalnych była nie w 100% wykonana i odebrało się pieniążki, bo taka była możliwość egzekucji, to jest złe działanie. Ja myślę, że to jest jakaś prawidłowość, chociaż no, nigdy się nie przewidzi, czy dany wykonawca w przetargu, ja będąc jeszcze przewodniczącym dzielnicy, miałem takie przypadki, że panowie przekładali drugi raz chodnik, bo podsypka była nie 30 cm, tylko 12, 10, 12. Przyszła zima i nie były, mówiąc trywialnie, fale Dunaju. Na wiosnę przekładali. Ale to był wykonawca, który był nierzetelny, potem zrobił robotę i już. I ja tutaj bym głosował przeciwko tej uchwale, czyli jako niezasadną w pełni, ale skoro jest wniosek o to, aby z powrotem rozpatrzyć naprawdę jeszcze dodatkowe, pewnie te elementy, które były w dyskusji, popatrzeć w protokół Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, co ta pani przedstawiała, bo myślę, że to też jest jakiś materiał, który byłby pomocny. I to wszystko. Ja myślę, że szanując dobro mieszkańców, ale też i dobro to, które gmina daje mieszkańcom w użytkowanie, żebyśmy się nie dali zwariować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Wojtowicz, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja troszeczkę z tego, co przeczytałem w projekcie uchwały i z tego, co dzisiaj przedstawił pan radny Migdał, no stwierdzam, że ta skarga jest niezasadna. Natomiast wniosek Komisji Rewizyjnej jest dokładnie odwrotny. W związku z tym będę wspierał ten wniosek pana radnego Migdała, to aby odesłać do Komisji Rewizyjnej, aczkolwiek uważam, że te argumenty, które zostały przedstawione, świadczą o tym, że no jednak powinniśmy trochę bardziej dokładnie analizować te sprawy w Komisji Rewizyjnej i przedstawiać na Radzie jednak te aspekty merytoryczne bardziej dokładnie. I tutaj zwracam się do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o to, żeby jeżeli na przykład no, nie było możliwości wysłuchania, czy nie było wszystkich argumentów podanych związanych z tą sprawą, żeby jednak wstrzymać się przedstawienia takiej skargi do Rady, żeby jednak wszystkich wysłuchać, tak żebyśmy nie debatowali wtedy, kiedy nie znamy wszystkich informacji, o których potem dowiadujemy się podczas obrad Rady. Zwracam się z takim gorącym apelem do pana przewodniczącego i do pozostałych członków, żeby jednak takie sprawy bardzo ważne dla mieszkańców Krakowa, ale także dla nas tutaj bardziej dokładnie analizować. Nie ma pośpiechu, możemy zrobić trochę bardziej dokładnie i wtedy przedstawić to na Radzie. W każdym razie będę zwracał się do państwa o to, żeby jednak zagłosować odesłanie do komisji z celem poprawienia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, aha, bardzo proszę, pan Ptaszkiewicz. Przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po pierwsze dwie uwagi. Ta sprawa akurat była wyjątkowo długo analizowana i ona się toczy w komisji stosunkowo naprawdę długi czas. Prosiliśmy o wyjaśnienia i zarówno ZBK, jak również na samej komisji były te wyjaśnienia dokonywane. W tej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją, że mieszkanka Krakowa no próbuje przedstawić swój stan faktyczny w wielu różnych instytucjach i jest odsyłana. Zgłosiła tę sprawę tych zaniedbań również do sądu i sąd słusznie odesłał ją, ponieważ nie jest stroną. Ta sprawa dotyczy gminy. W wyniku tych działań tej osoby, zwracania się do wielu instytucji, zostało doprowadzone również do tego przez ZBK, iż ta kwota została wyegzekwowana.
Członkowie komisji, którzy głosowali, zdania były podzielone oczywiście, ale tak jak powiedziałem, ta sprawa bardzo długo się toczy i ona ma jak gdyby dwa spojrzenia. Jeden element dotyczy tego, co już w kilku skargach miało miejsce, że urzędnicy odpowiedzialni za daną sprawę podejmują potem konsekwencje dotyczące, znaczy decyzje, wyciągają konsekwencje w stosunku od wykonawców, podwykonawców, czasem swoich pracowników. I tak samo również było w tej sprawie i tutaj w tym zakresie procedura została wypełniona. Należy jednak zwrócić uwagę, iż błąd nastąpił. I to nie chodzi o to, że wykonawca nie dopełnił tam jakiejś pracy, ale potem inspektorzy nadzoru potwierdzili to, którzy działali w imieniu gminy, czy na rzecz gminy, czy w tym duchu. My nie możemy tego ponownie wracać z tego powodu, znaczy odradzałbym Radzie Miasta, dlatego że Urząd Wojewody już w postępowaniu upominawczym zwrócił nam uwagę, że ta sprawa wyjątkowo długo się toczy. Wyjaśnialiśmy, iż ona zostanie przedstawiona najbliższej komisji, ale dwa tygodnie temu w trybie upominawczym zwrócono nam uwagę, że ta sprawa już po prostu wyjątkowo jest rozciągnięta. Powinniśmy w terminie 30 dni to procedować. Tak więc oczywiście pozostawiam to Państwu do decyzji. Niemniej jednak proszę mi wierzyć, że na komisji ta sprawa była wyjątkowo głęboko analizowana i większość członków komisji przychyliła się do tego, żeby stanąć po stronie mieszkańca, który zwraca się do wielu już organów i instytucji z tym zakresem, żeby zwrócić uwagę na większą staranność w nadzorze i w podejmowanych tutaj decyzjach inspektorów nadzoru. Część tych rzeczy została potwierdzona również przez rzecznika Izby Technicznej, do której się zwracała ta pani. Tak więc reasumując, cała ta procedura była wielokrotnie wyjaśniona na samym posiedzeniu komisji przez ZBK, przez osoby. Finał jest taki, że nikt nie zanegował faktu, że te nieprawidłowości miały miejsce, konsekwencje zostały wyciągnięte, ale skarga sama była zasadna w tym sensie, że te fakty miały miejsce. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Magdalena Basara. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja głosowałam za tym, żeby uznać tę skargę za zasadną i właściwie dopiero po zakończeniu komisji dotarły do mnie argumenty inne. Po pierwsze tak, na posiedzeniu komisji nie była pani dyrektor ZBK i nie miała możliwości przedstawić swojej racji i może co innego myśmy odczytali z dokumentów niż ona chciała powiedzieć, ale to jest inna para kaloszy. Natomiast rzeczą dla mnie przemawiającą, żeby wrócić do tej sprawy, jest fakt, że ta pani korzysta z jakiegoś tam piecyka gazowego, za który no zapłaciła, nie zapłacił ZBK, ani nikt nie zapłacił, więc w związku z tym no sytuacja jest taka trochę dziwna, bo z jednej strony wykonawca może był nierzetelny, ale z drugiej strony ta pani użytkowuje jego sprzęt. W związku z tym no, powinno się chyba jeszcze raz tą sprawę rozpatrzyć. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Dobrze, niniejszym zamykam dyskusję. Dyskutowaliśmy druk 1580.